Dzień dobry, wieczór. Z tej strony Starki. No i widzimy się w grze Risk of Rain 2. A w lobby jest ze mną... To Dosteka. Z tej strony siostra i to było Hejka na Klejka. Po japońskiemu. Chciałaś po chińsku, naprawdę. Japońsku! No, ale tak, nie przejmując się tym wszystkim. No, Risk of Rain 2. I pograliśmy delikatnie poza nagraniami tym razem. Jej, tak, w końcu coś ogarnęliśmy. U ciebie. I no, nowa postać, inżynier, czyli testujemy. Ale zanim to wszystko, to musimy powiedzieć... Ja nie mam. Tak, ale zanim to wszystko, to musimy powiedzieć wam o dwóch rzeczach. Pierwsza, natrafiliśmy na planszę, na której nie było teleportu. Nie wiem, jak to się stało. Dobre 20 parę minut siedzieliśmy na pierwszej planszy, dopóki nas, nie pokonało wszystko. A druga rzecz... Nie wiadomo jakim cudem, raz byliśmy na trzeciej planszy i pojawiały się tylko i wyłącznie skalne golemy. Raz doszliśmy do czwartej i sobie mniej więcej radziliśmy. Jakiegoś super sekretnego bossa. Ja wiem, że super sekretnego, nagle po prostu jakaś wielka kula nam się pojawiła, która nas zabiła. Tak najłatwiej to powiedzieć. I jeden z poziomów trudności był o nazwie ha 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 ha. Ale dobra, może nie przejmuj. No. Może nie ma co tutaj do tym więcej gadać. Ready. I no. Próbujemy. Dobra. Cię zagapiłam. I tak, inżynier. Nie grałem. Znam, bo czytałem już o tym. Czytałem właśnie tutaj opisy. Więc tak, pierwsza rzecz. Mamy wieżyczkę, druga rzecz mamy tarczę, trzecia rzecz mamy miny. Czwarta rzecz, mogę robić hit, trochę granat. Czyli masz coś. Boing, boing, boing. O, lunar pod. A zamiast normalnie biegać, mam jeszcze tylko... A, lunar pod, okej. Okay. No i właśnie jeszcze też, jak widać... Czy to nie jest ta sama plansza? Obawiam się, że tak. No, to może być ta plansza, na której nie ogarnialiśmy, gdzie jest ten teleport. Ale tak, no właśnie, inżynier. Widać, że rzucam bombami. Teleport się losuje, schemat jest ten sam. Okej, okay, no to tak, chyba właśnie na tej planszy nam gdzieś teleport tak wyrzuciło, że go nie znaleźliśmy. No tak, i ogólnie tak, no inżynier. Pod shiftem nie mamy żadnego specjalnego biegania, tylko właśnie taką tarczkę. Pod R-ką stawiamy jakieś wieżyczki, o których wiem jedną rzecz. I to... Nie wiem skąd to wiem, ale to wiem. Znaczy tak to najłatwiej określić. Ale będą OP. Będą OP, bo znalazłem teleporta. I sklepik, w którym rezerwuję sobie pociski antybossowe. No, ale wracając. Będą OP, bo... Jak to się nazywa? Przedmioty, które ja mam, one też z nich korzystają. Tak, to jest ten schemat Gwiezdny Kluczu. Więc no, wyobraźcie sobie, że tak, wszystkie przedmioty, które ja mam, też będą używać. Gdyby miał mnóstwo pocisków antybossowych, to one będą bossy chyba mordowały w sekundki. Dlatego też kupuję pociski antybossowe. I tak. Nie grałam tylko komando, bo kim innym. Tak, siostra ciągle komando. Wieża. I zobaczmy, jak te wieżyczki działają. Pierwszą, drugą piu. Okej. Okay. I szybko giną. Okej. Okay. Czyli już wiem, co będzie balansowało te wieżyczki. Co jest, siostra? Pomyć. A, dobra, już srunę. Już srunę, bo ja nie będę chodził, ja sruwam. O, świetnie, widzisz? Pan Golem się pojawia. Spokojnie, to jeszcze tylko pojedynczy. To nie jest tak źle, jak było tam wcześniej. I co to w ogóle za jakieś drzewo? No, my gramy około od 10? Co? Nie, po pierwsze, nie przesadzaj, siostra. A druga rzecz... Nie zdradzamy godziny rzeczywistego czasu podczas odcinków. Dobrze. A co w tym złego? To, że nie chcę po prostu. Dobra. Proszę bardzo, jakim cudem moja wieża jeszcze żyje? Mi to wytłumaczę? Bo ja chyba nie ogarniam. Czemu ona żyje? Wow, nie mam jeszcze żadnego przedmiotu, jak miło! Spokojnie, znalazłem tu karkę kotletów, to zaraz sobie kotleta wydrukujesz. Jak mam sobie wydrukować? Z czego?
powietrza? Tak. O dobra, mam coś. Biorę. A to jest? A bierz oczywiście. Ja tego nawet nie potrzebuję chyba. Nie wiem, jakby to działało z moim ładowaniem bomb. O, co kolega, drukarka? Biorę kolegę. O, drukarka kotletów, o której mówiłeś. Okej, okay, i właśnie, coś jeszcze mogę napomknąć. Stwierdziliśmy też z siostrą, że chyba trzeba naprawdę mocno inwestować w drony, bardziej nawet niż my byśmy tego chcieli. Mhm. Bo drony w tej grze są wszystkim. No. I tak, moje wieżyczki tutaj stoją, to ciesz się z ich wsparcia, a ja idę szukać jakiejś skrzynki. Ale ja idę szukać skrzynek też. Siostra, pamiętaj, że ja testuję nową postać. Zobaczcie, jakie piękne synergie tu będą z tymi rzeczami. A ty grasz komando. Więc to ja powinienem mieć pierwszeństwo w odkrywaniu skrzynków. O, kolega. Nie, dobra, pewnie żadnej skrzynki nawet nie kupię, bo to nie było za dużo kolegów. Wnętrzycie. Drukarka napojów energetycznych, super. I co my tu mamy? Możesz to wziąć. I tak, wiem, że prawidłowo mówi się wziąć, nie wziąć, ale no, to jestem ja. O, grzybki, muszę coś zobaczyć, mam grzybki, ja muszę coś zobaczyć. Co? Spodnie są grzybki, które za nieruszanie się leczą. Ja chcę zobaczyć, no czy tak. To działa na wieżę. Jeśli tak, to moje wieże są właśnie teraz unpokonable? I... Nie działa. Moje wieże nie generują grzybów. A, szkoda. Niech. Gdyby generowały, to byłoby OP. Chyba, że źle wyczytałem, to nie otrzymuję żadnych rzeczy z moich przedmiotów. Ja muszę jakoś do góry wleźć tam. A, do góry? Tam było jakieś fajne wejście. A jest gejzer, dobra. Ja idę do góry teraz szukać. W ogóle... O, kolega. Szukasz jeszcze dużo, czy może możemy lecieć już na następne etapy? No dobra, lecimy. Dobra. To uwaga, uwaga, wielka chwila. Stone Titan. Stone Titan. Nasz kolega. To mnie jajtnęło w powietrze. Jego atak. Jakiś, chyba? Nie, to żuczek. Cześć! Wieże mi zginęły. Bywa. Postawię nowe, w takim wypadku. A nie, dobra. Mają grzyby. Siostra, mają grzyby, czyli wieże mają tylko te przedmioty, które były dostępne, kiedy je się stawiało, okej. Okej. Grzybowe wieże! To będzie Broken. Potencjalnie tak. Już wiem, jaki będzie tytuł odcinka. Grzybowe wieże. Po prostu. Jakie przedmioty? Tarcze na sprint. To po jednej? To tak? Wiesz. Po jednej bym proponował. Dobra. Gdzie druga? Tu. Dobra. I... No, udało nam się. Lunar coin. Tak. Mam lunar coiny. Ile masz już? 10. Dobra, więc, to musi się ten telefon wam tak, jak znajdziemy tego dziwnego niebieskiego portola, to możemy zobaczyć, co to był za taki kryształ, co tam był z jakimś ludziem w środku. Tam był jakiś człowiek, a ja widziałam, no, że, tak. że... Oboje są podejrzewani, że to może być właśnie achievement na postać. Tam za tym czymś, no też ale... tak mi się wydaje, ze względu na to, że jeden achievement mówi odblokuj postać zablokowaną w czasie. Przez przypadek otworzyłem wieżyczkę, myślałem, że to dron. Dobra, idziemy. No idziemy, nie ma co zwlekać. I tak, kolejną rzecz też, którą usłyszeliśmy gdzieś, czytam sobie, ja to usłyszałem, Amanda wyczytałem, ponoć najoptymalniej jest nie zajmować sobie więcej czasu niż 5 minut na planszę. Mhm. W naszym wykonaniu to może wyjść różnie. Tak. Dobra, ja szukam szybko jakichś rzeczy, które mogą być ciekawe dla moich wież. O, mam Engineering Perfection. A czyli też masz już inżyniera? Już mam inżyniera. Okay, ty będziesz mogła się pobawić. Jestem inżynierem. Te. Jestem inżynierem, to też byłby dobry tytuł odcinka, tylko że już tego typu tytuł robię za często, żeby to znowu dawać, więc nie będę aż tak torturował ludzi. Utility chest. Warto będzie to otworzyć, zobaczyć, co tam jest, ale to za chwilę. Na razie ja tutaj mam wrogów i sobie nie do końca radzę, więc stawiam wieżyczkę, niech ona już mnie leczy. Już przyszłam. Ale nie, siostra, to nie już przyszłam, bo to marnujesz w ten sposób czas. Dobrze. Wiedząc ciągle przy mnie.
Właśnie dlatego nam nie wychodzi, bo łazisz za mną, zamiast zajmować się swoimi sprawami czasami. No bo boję się, mamy? Że bedniesz. Jej, moje ulubione! Okej, okay. A ja mam ślimaka. Nie jest idealny może, ale wieżyczki przynajmniej jak nie będą walczyć, to będą się super szybko leczyć, więc no. Wydaje mi się, że nawet tej wieżyczki robią więcej niż ja tak naprawdę. Dobra, ale też mam utility chesta, to go otworzę od razu. I jakąś drukarkę widzę. A, to okay. Tam gdzie byłam, ten utility chest ci pokazywałam. Ale to jest ten chest taki od... znaczy, ta drukarka od tych pancerzy antyobrażniowych i misiek. Ja mam jednego, to weź. No. Tą drukarkę, tak. Okej, Dobra, widzę zwykłą skrzynkę. Skrzynek... Ta? Nie. Dobra, i przy okazji też tak, szukaj pamiętaj dronów, potrzebujemy ich jak najwięcej. Wiem. Ja zawsze jak widzę drona, to go wykupuję. To ci pora przypominać, bo no, możemy zapomnieć o tym. I dobra, mam tu skrzynkę i mam tutaj drona, ja więc stawiam... Ten Shrine of Mountain. Nie wiem, nie sprawdzałem tego. Chociaż obiecałem sobie, że sprawdzę, zapomniałem o tym całkowicie. No cóż. A siostra, od razu mówię, domownik do ciebie idzie i poinformować cię o twoim jedzeniu. Które już jest gotowe. Okej. Więc ostrzegam cię po prostu zanim nie zdążysz wciszyć mikrofonów, bo wiem, że to w twoim stylu. Dobra. Ja biorę. Energy drink? Bierz, spokojnie. Ja jestem raczej stacjonarną postacią, która musi oscylować wokół swoich wież i ewentualnie rozstawiać te, jak to się nazywa. Rozstawiać, brakuje mi słów, no, bariery i tym podobne. O, skrzynia, dobra. Okej, okay, wieżyczka do boju. Mamy golema, więc pokaż to, co cię stać. Weź crowbara. Crowbar? Wieżyczki będą więcej bić. Crowbar jest tylko na tych, którzy mają prawie pełne życie, ale dobra. Dobra, czemu by nie? Też nie gram w takim wypadku tą, łowczynią. Gdybym zbiorł 12, to bym zdobył jakiegoś achievementa łowczyniowego. Ale tak, nie przejmujmy się tym razie. Ja zapomniałam swoją perspektywę włączyć. Nie, spokojnie siostra, pewnie i tak znajdziecie mi się nie będzie chciało dodawać twoich perspektyw do tego wszystkiego. Więc nie przejmuj się tym. O, kolejna tarcza szarżująca, chcesz? Nie, bierz sobie. Chyba to będę miał na przelosowanie, bo mi na nic tarcza szarżująca tak naprawdę. No w sumie też. O, widzę coś wspaniałego, sztylecik na się mówiąc. Kurczę, największy dylemat, sztylecik czy dodatkowa porcja grzybów? Grzyby. I woli, żeby moje wieżyczki były nieśmiertelne, okej. Okay. Tak. Proszę, podkreślam, to wszystko są nasze teorie. My tutaj totalnie nie ogarniamy jeszcze, jak to wygląda. Jedne, co ogarniamy, to mniej więcej rzeczy, jak powinno się kombować przedmioty dla niektórych klasek, na przykład łowczyni. Wiem, że łowczyni z tym potrójnym strzałem powinna mieć jak najszybciej 10 okularów. Strzykawki też fajne, ale... powinna mieć jak najwięcej strzykawek. Tak. A natomiast ten robocik, mult, czy jakąś, tak? W naszym zdaniem chyba tak, najlepiej byłoby na niego mieć mnóstwo różnych efektów. W zasadzie jeden nożyk, jedna bomba, jeden no coś tam. Potem je zwiększyć oczywiście, ale multum efektów, bo to jego wyrzutnia gwoździ, jak ja ją nazywam, po prostu ma taką szansę na aktywowanie tego, że na pojedynczym nożyku... Widziałeś ten teleport? Może widziałem, ale nie jestem pewien. Jestem zbyt skupiony teraz się, na hazardach. Że nigdzie dobra, nie ma. Dwa hazardy już nieudane. Jeszcze jeden. No, może w końcu się uda. Nie uda się, gwarantuję ci. O, widzę dwie skrzynie duże. Chyba to duże? Już biugnę. Nie, normalne niestety. Ale no, nadal. Okej, dwie przy sobie. Będziesz mogła sobie zobaczyć, co i jak. A ja szukam jakichś funduszy, żeby szybko skazardować to wszystko. Cześć, golem. Okej, okay. Skrzynki mam w dusze, na hazard nie. O, skrzynka damage. Ale ja nie mam pieniędzy na ten skrzynki. Nie. Ja w ogóle nie mam. Chcesz cool glasses, czy ja biorę cool glasses? Możesz sobie wziąć na razie. Potem jeden bym chciał też wziąć dla wieżyczek, ale na razie bierz dla siebie, bo ty też musisz się wzmacniać. Wieżyczki to nie wszystko. Ja kombinuję, jak tu wejść.
bo znalazłam coś takiego. Dwie skrzynki, przypominam ci. A gdzie? Newt Alpert? Co to jest? Nie wiem, coś takiego na słupie znalazłam. Okej, okay, ale za Lunar Coina. Tak, dlatego musimy zdobyć jeszcze jednego. Udało się! W końcu! Co? O, failnęłem trzy z rzędu! W końcu! Już do ciebie biegnę. Ten Newt Altar jest gdzie? Tamten z takim zapytania całym? Nie, tu nie ma dwóch skrzynek. Co mnie okłamałeś? Były tam, gdzie pingnęłem. Jezu, siostra. Pytam się, gdzie jest ten... On jest na jakimś słupie. Newt Altar. Na jakimś słupie, no dzięki. Ty totalnie nie pamiętasz, co ty robisz, naprawdę? Pinowałam go. No, pinowałaś, ale co z tego, że pinowałaś? Może spinowałaś nie wystarczy. I da się tam normalnie wejść przecież. Ten słup. Chyba po tym drzewie obok. Bawiąc się w kozę. A jak nie, no to trzeba się wspiąć tam na skałki. No i teraz już wiem, gdzie co jest. Może trzeba się dostać tam na tą skałę i z tej skały tam skoczyć, nie wiem. Nie wiem. Mogę spróbować. Też to próbuj. Nie mam Lunar Coina jednego, niestety, ale no. Nie masz? Nie mam. To nie masz po co tam iść, jak nie masz Lunar Coina? Ale nie, przynajmniej dowiemy się, czy da się tam w ten sposób dostać, bo... Okej, okay, dobra. Bo często widzę tam różne skrzynki lub coś, a nigdy nie umiem tam wejść. Okej, okay. A widzę, że moje wieże chyba się z czymś biją? Tak, możesz nie. W ten sposób wejść. Da się tam wejść, okej, okay, super. Szkoda, że nie masz Lunar Coina, byśmy zobaczyli, co to coś robi. Chociaż opisz wygląd, może będę wiedział, co to jest. Kamień. Dosłownie kamień z wystającymi kryształami. A, to widziałem teraz. Użyłem tego i wstać się na tym Lunar Coina, ale nie wiem, czy to coś zrobiło. Potencjalnie... Wydaje mi się, że to użyłem wtedy, kiedy nam się bazar pokazał, więc... Mówisz? Może. W sensie dobra, szukajmy wydaje. Teleporta. No, szukam go, ale żeby nie było, to wszystko, co mówię, wydaje mi się, bo wiem, że tego, że czegoś takiego użyłem, ale nie pamiętam, czy wtedy mieliśmy bazar, czy nie. A, wiem, że na pewno zabrało mi to coina. A teraz będę mógł sprawdzić. Znowu to jest ta mapa, na której nie znajdziemy tego teleporta. Ale no, nie, lepiej postać. Być. Mam co? Nadzieję, że nie musimy sobie osobno tej postaci, jakby tego człowieka wykupić. Nie powiem tak, nie powiem nic. Przecież ja nie znam się na tym. Wiem. Co wiem o tej grze, to co tutaj się pokazało. I to, co wiem o pierwszej części. A pierwsza część nie kojarzy, że miała jakieś takie mechaniki. Pierwsza to jest... Już jest dosyć stara, z perspektywy tego czasu. I to jest platformówka 2D. Pikselowa. O. Bardzo drobna. Zresztą u niebieskiego kalafiora chyba dało się zobaczyć kiedyś krótki epizod na ten temat. Z pewnym niebieskim kalafiorem, który ma kalafior nie na głowie, a na brodzie. O, okej, okay, warto wiedzieć. Ale tak, mam tu drona, ale nadal nie mam teleportu. Okej. Okay. Ale wiem, gdzie on może być, bo on jest czasami tak skryty na boku bardzo. Wiem, sprawdzałam to miejsce chyba. Ale innego z drona znalazłem. Znowu leczniczy? Czemu ja same lecznicze znajduję? Ktoś mi to wytłumaczy? Ile w ogóle my ich mamy? Zobacz. Właśnie liczę teraz, tak spokojnie, skupiając się jednocześnie na walce. Mam bo... teleport. Wiem, też mam, a... Dobra, aktywuj. Włączyć? Czekaj. A dobra, włączyłaś, to już jest dobrze. O, no! Ale mamy miejsca do ukrycia. A nie, spokojnie, mam moją barierę ochronną, to może ta moja bariera jest też w stanie pozbyć się tego wszystiego. Jak będzie, ale to miejsca do ukrycia się. Ale nie, ja też mam barierę ochronną. Proszę. Czemu to tam rzuciło? Halo! Zgłaszam reklamację. To powinno mi pod nogi rzucić. No i już już może przestaje istnieć. Ale tak, mam taką właśnie barierę ochronną. Ja stanęłam za kamień. A mnie albo usuniła bariera, albo to, że sama Majtuza była bardzo nisko nas uratowało i... Co my mamy? Nie ma wrogów. To wiem. Bandolier. Są wrogowie.
Czy ja tego potrzebuję? Tak, potrzebuję. W ten sposób będę mi się szybko wieżę odnawiać. I moja bariera. Dobierz oba. A oba? Na pewno mogę? Mhm. Okej, dzięki, siostra. Jej, szczykawka z hazardu. I apteczka. Okej. Wrogowie jeszcze gdzieś są chyba, niestety. Ale no. Nie wiem gdzie. Nawet jeśli są. No tak, tam na dole są. Wstawię wieżyczkę teraz tak tutaj, żeby może się ich pozbyć, ale... No tak, ten achievement będzie bardzo trudny. Jeśli ktoś nie wie, o co chodzi, to jest achievement dla inżyniera. Za pozbycie się wszystkich wrogów przed naładowaniem teleportu. Już się naładował, niestety. No, no nie damy Idziemy. Rady. No, aktywuj już. Tak samo nie damy rady zobaczyć, co jest znowu na tej skrzyni, która się otwiera przed 10 minutą. Ale tak, powiem szczerze... Sklep! Pojawiłam się w sklepie. Utkłaś? Nie, ale w nim się pojawiłam. Okej, okay. Jest... Oho, już widzę golemy! Nie mówisz, że to będą tylko golemy. Nie, dobra, widzę krowę. Jaką krowę? O czym, czym? A, dobra, tą typową. Dobra, impy też są. Tym razem chyba normalnie będzie. Wolałabym same te. Same golemy? No, nie dziwię ci się. A ja rozumiem, idę szukać sobie jakiegoś miejsca, gdzieś są jakieś skrzynki, żeby tam rozstawić wieżyczkę. Aby nie, wieżyczkę postawię tutaj ogólnie już. I tak. Staram się szybko biegować, czy jednak dużo robić tutaj? Jak wolisz? Chcesz. W sensie ja nienawidzę impów. Dobra, to chyba lepiej będziesz szybko biegować tą planszę, skoro to są impa, ty ich tak nie lubisz. Ale i tak, kilka skrzynek bym proponował otworzyć na wszelki wielki. Nieźle. Ujęła. Czwarta strzykawka. Możesz sobie jeszcze ja je dokupywać. Ja to ze sklepa mam. No tak, ale nie, i tak mówię, że nieźle. I żeby nie było, możesz kupywać tak dalej, ale miałbym jedną prośbę. I śmiecie możliwość, żebym jedną przetestował na wieżyczki, czy będą dzięki temu szybciej strzelać, jasne. Wiesz. Na razie to... I tak. Powiedzmy, że... Gwiazdny kluczu wołają cię. A, super. Ale dobra, to nie będzie takim problemem. Ja nie będę robił cięcia. Od razu powiem, będę stał przy dwóch wieżach i zobaczymy, jak bardzo przeżyję z tego wszystkiego. A ty, siostra, normalnie zabawiaj tu ludzi, kiedy będę miał wyciszony mikrofon. Nie umiem zabawiać ludzi, a więc tak, lamię. I to tu powinno starczyć wam. Dobra, znalazłam tego poda z moimi ulubionymi przedmiotami. Żebym wrócił i przy okazji, siostra, bierz podkowę. Tak, gdzie? No, znaczy to kozią nogę, przy mnie stoi kozia noga. A ja w drzwiach stoję dobra, i jestem niezabijolny! Ja otwieram swego ulubionego poda i dostałam coś niefajnego, czyli złotego minigana. On nie jest aż taki zły, nie przesadzę. Ale tak, ciasta, patrz, ty wierzysz naprawdę w moją synergię z swoim leczeniem. Grzybiany inżynier, to jest mój cel życia, jeśli chodzi o grę inżynierem. Mam teleporter. No co w typowym miejscu, ale mam. I uwaga, co dostałem? Zawy klucz. Bierz. Ujęła. Powiem wam tak, wiemy czym jest rdzawy klucz. Można znaleźć rdzawe pojemniki. Tak, rdzawe pojemniki można znaleźć. To jest grzybek. Znaczy taki ślimak. Masz jednego? Mam. Masz. Dobra, to biorę więcej, żeby wieżyczki szybciej się liczyły, jak nie strzelają. Dobra, już hiluję dron. Okej. Nie umiem dobre rzucanie tarczami. Przy czym przez tą tarczę nie przebijają się żadne pociski wrogów, przynajmniej według opisu. Ale tak, widzę skrzynię leczniczą, więc muszę ją szybko wziąć, a... może będą grzybki. Nie, dobra, spokojnie, mam. Medkit. Jednego wezmę, jeśli tam, to nie problem. Biorę, czy ty? Ja mam dwa. No ja jeszcze nie mam, dlatego wolę chociaż jednego mieć zawsze, bo medkity okazują się potężne. Mam pomysł. Spróbuję włączyć na bosie ten mój minigun na pieniądze. Okej. A w sensie na bosie, nie na minibosie, bo to są bossy pełne. Tak! Na bosie mówiłam. Ja już idę pod teleporter i tylko wieżyczki szybko przestawiam. Dobra. I muszę przyznać, podoba mi się inżynier. Na bosie. Okej. Podoba mi się. Dobra, jestem. Wydaje mi się, że tobie też się spodoba, zobaczmy, bo według opisu był trochę gorszy niż rzeczywiście. Imp Overlord. Włączamy! Włączyłam minigana.
Właśnie, ciekawe, czy Frenzy by działało na mojej wieży. Wtedy to by było unpokonable. Całkowicie. No, niestety jedna wieża już... Obie wieże padły. Złote! A więc tak, złote damage są od mojego minigana. Nie widzę żadnych chyba złotych. Co mnie zabiło? Pewnie eksplozja tego impa. Ale dobra. Siostra nie żyje, więc zostałem sam na sam z moimi wieżami. Przepraszam, moją wieżą, bo jedna mi już też padła. Druga też w sumie, ale no... Ale masz drony i turety. Wiem, siostra, że to mam. Właśnie dlatego to jest takie epickie. Ja tu biegam, rzucam granatami, nie wiem gdzie, stawiam wieżyczki, jak tylko popadnie, licząc na to, że dostanę te worki z amunicją, żeby wieżę móc szybko odstawiać. No i epicka bitwa hałosu po prostu to jest. Nie wiadomo, co się dzieje, jak się dzieje, ale wiadomo, że muszę przetrwać. I że mam jedną wieżę, więc muszę szybko drugą dostawić. I znowu mam jedną wieżę, bo druga mi zginęła. Super. I czy przeżyjemy to, czy będzie typowy odcinek? Jak go pokonasz, to już będziesz miał tego. Ale siostra, czy słyszałaś, co mówiłem? Czy uda się go pokonać, czy będzie typowy odcinek? Pokonasz. Zgadzasz się z tym, że to jest typowy odcinek, że nie przechodzimy tej trzeciej krainy? To samemu sobie na spokojnie radzimy. No tak, osobiście to chyba dochodzimy do czwartej. Raz może się zdarzyła piąta? Czy mi się wydaje? Aha. Ale tak, ale powiedzmy, że czwartą dosyć często odwiedzamy. Nie powiem zawsze, bo to byłoby kłamstwo, ale no dosyć często. Nie! Ups. Nie udało mi się! No. No cóż. 27 minus. Odcinek skończony! No. No. Mam nadzieję, że wam się podobało to wszystko. I tak, kolejny odcinek na pewno powstanie niedługo, znając życie. Na ten moment to tyle. I no, moje wrażenie z inżyniera, uwielbiam tą postać. Uwielbiam. Jak większość postaci w sumie, ale no. Jak mówię, na tym kończymy. Dziękuję wam za uwagę, mam nadzieję, że jesteście usatysfakcjonowani z naszego poziomu lamienia. I tak, jeśli powiedzmy do odcinka 15 nie uda nam się nic przejść, obiecuję wam, że przyjdziemy na easy, chociaż na chwilę, żeby zobaczyć, czy nie zjedziemy gdzieś dalej. A póki co to tyle, trzymajcie się i hej!